Zakopane to są przynajmniej dla mnie najlepsze zawody podczas całego sezonu. Ja je traktuję naprawdę jak najważniejsze zawody w roku, nawet jak Mistrzostwa Świata. Dla mnie Zakopane jest szczególne i zawsze ze szczególną uwagą i szczególną koncentracją podchodzę do tych konkursów. Z tysiącami kibiców, z biało-czerwonymi trybunami, ze wspaniałą oprawą muzyczną. Trzyma to napięcie, zostaje Kamil Stok. Gdzieś był ten paraliż, gdzieś była ta chęć zrobienia czegoś za wszelką cenę, pokazania się z jak najlepszej strony. Brawo! Brawo! I teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to był ten skok, o którym marzył. Od tego 12-latka, którego widziałem, wygrał! Chyba wygrał! Wygrał! Fantastyczna sprawa, proszę Państwa! Jest zwycięzcą Kamil Stok! Teraz wiem na co mnie stać, wiem jakie skoki mogę oddawać i to co się dzieje na dole jeszcze bardziej dodaje mi większej energii, ale takiej pozytywnej energii, nie paraliżującej, ale właśnie wręcz przeciwnie. Dlatego no szczerze powiem, jeszcze w Zakopanem nie oddałem takiego super skoku, z którego bym się naprawdę tak mógł cieszyć i powiedzieć, że tak, to była bomba. No to był rzeczywiście był zwariowany konkurs, bardzo trudne warunki atmosferyczne. Nie wiadomo było, czy ta druga seria się odbędzie, czy się nie odbędzie. Ja skoczyłem bardzo dobry pierwszy skok. 123 metry, będziemy mieli nowego lidera. Trudne warunki, ale Adam na tej skoczni, którą kocha, którą rządził tyle razy, która jego kocha i która go niesie. I w tej chwili właśnie te trąbki, flagi, wszystko w powietrzu. Czy będzie daleko? Adam, który bardzo, bardzo się tam poturbował i pamiętam, został przeniesiony do szatni. Wszyscy skupiali się na nim, żeby mu w jakiś sposób pomóc. Ja wiedziałem, że no było mi bardzo szkoda, że Adam, i bardzo żal, że Adam się wywrócił i nie będzie go w drugiej serii, i też sam nie wiedziałem, jak się zachować, także jedyne, co mogę zrobić, to skupić się tylko na sobie i na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do tej drugiej serii, czy ona będzie, czy nie będzie. Starałem się jakoś odciąć myśli, które w pewien sposób by mnie rozbiły. Skończyło się bardzo pięknie dla mnie. Uważam, że też skończyło się dobrze dla Adama, no bo mogło się to skończyć dużo gorzej, a ten jednak upadek nie był tak groźnie w skutkach, jak to się na początku wydawało. Wrócił, zrobił medal, później na Mistrzostwach Świata, także widocznie tak miało być.